Cześć, dzisiaj przedstawię Wam grę Akio Cluedo Harry Potter. W grze Cluedo Harry Potter naszym celem jest ustalenie, kto stoi za zniknięciem postaci, którą wylosujemy przed rozpoczęciem rozgrywki, a za zniknięciem mogą stać na przykład Peter Pettigrew, Ray Pick, Beatrice Lestrange, podejrzany szmercownik, Lucius Malfoy i oczywiście Draco Malfoy. Będziemy musieli także ustalić, w jakiej lokacji dana postać zaginęła. I mamy Ministerstwo Magii, Dwór Malfoya, mamy Hogwarts, mamy Bank Gringotta, Magiczne Dowcipy Wesleyów, Zakazany Las, Gospoda pod Świńskim Łbem, Grimmond Place 12 i Wrzeszczącą Chatę. Ostatnim, czego musimy się dowiedzieć w trakcie rozgrywki, to to, jakiego przedmiotu użyto do zniknięcia danej postaci. I mamy Incendio, czyli różdżkę. Mamy tutaj Eliksir Miłości, Zatruty Miód, Drętwotę, czyli kolejną różdżkę, Zakrętą Miotłę i ostatnim przedmiotem jest Przekręty Naszyjnik. Każdy też z graczy otrzymuje przed grą taką tabelkę i w niej mamy zaznaczone wszystkie postacie podejrzane, wszystkie przedmioty i wszystkie lokacje, w których dana postać mogła zaginąć. W boju nie będziemy sami, bowiem będzie nam pomagać m.in. Proszek Fiu, którego każdy otrzymuje w zależności od ilości graczy odpowiednią ilość, która jest opisana w instrukcji, a także karty pomocy, czyli nasi sojusznicy, karty przedmiotów, zaklęcia. Ale niestety w magicznym świecie zło czai się wszędzie, więc w grze mamy także dostępną mroczną talię, która ma różne nieciekawe zaklęcia, które na nas oddziałują. Niestety te zaklęcia w głównej mierze polegają na odbieraniu nam proszku Fiu. Są też i takie, które zabierają nam sojuszników lub zaklęcia. Ale to nie wszystko, ponieważ zło czai się nie tylko w mrocznej talii, ale także i w dostępnej kostce lokacji. Bowiem mamy tutaj symbol mrocznego znaku i jeśli taki symbol wylosujemy, to niestety musimy zabrać pierwszą z brzegu kartę i zobaczyć, jak ona na nas wpłynie, co ona nam tutaj da. Na kostce znajduje się także taki symbol. On oznacza, że będziemy mogli wziąć kartę pomocy. Pozostałe ścianki kostki to po prostu lokacje, które wcześniej Wam wymieniłam. Kolejnym elementem, który będziemy używać, jest zwykła kostka. Ona będzie nam pokazywać, o ile pól będziemy się mogli przemieszczać na planszy, którą za moment Wam pokażę. Przygotowanie gry do rozrywki polega na tym, że musimy karty przedmiotów, karty lokacji i karty podejrzanych podzielić na 3 stosy. I każdy z tych stosów oczywiście tasujemy i wybieramy losowo po jednej karcie z każdego stosu. I te 3 karty umieszczamy w kopercie w taki sposób, aby nikt nie zobaczył, jakie lokacje, jaki przedmiot i jaka postać jest na nich umieszczona, ponieważ te 3 karty mamy za zadanie odgadnąć w trakcie całej gry. Także umieszczamy w kopercie, kopertę gdzieś sobie odstawiamy na bok. Pozostałe karty tasujemy, a następnie rozdajemy wszystkim graczom, którzy biorą udział w grze, aby każdy z graczy miał taką samą ilość tych kart. Ja Wam pokażę rozgrywkę dla 3 graczy i w tym wypadku będzie to po prostu 6 kart. Przy rozgrywkach na większą ilość osób tych kart będzie po prostu mniej. Teraz bierzemy karty postaci, również tasujemy je. I losowo wybieramy jedną, która zaginęła. W tym wypadku będzie to Luna. Następnie gracze wybierają sobie postać, którą chcą grać. Następnie, tak jak Wam już wcześniej mówiłam, rozdajemy proszek Fiu w ilości 8 przy rozgrywce 3-osobowej. Pozostały proszek Fiu możemy schować spokojnie do pudełka, gdyż on nie będzie brał już udziału w grze. Następnie bierzemy plastikowe pionki i rozdajemy graczom. Hermiona będzie różowa. Tutaj ten kolor nam pokazuje, który pionek odpowiada danej postaci. Pozostałe pionki oczywiście umieszczamy w pudełku. I tak wygląda przygotowany do rozgrywki gracz. I pierwsze, co robi każdy z graczy, to patrzy w swoje karty i zaznacza w tabelki wszystkie postacie, wszystkie lokacje, wszystkie przedmioty, które posiada w talii. Wiadomo, że one po prostu nie znajdują się w kopercie, więc je wykreślamy, aby było nam po prostu łatwiej. Ron ma akurat szmercownika, więc go sobie wykreśla. Gdzie on tutaj jest? Tutaj mamy. Ma Ministerstwo Magii. Jest tutaj. Ma Przekręty Naszyjnik. Ma Gabrika. Drakona Malfoya.
i ma gospodę pod świńskim łupem. I tak robi każdy z graczy. Gry rozpoczyna gracz, który ma najbliżej urodziny. Tak wygląda plansza w grze Clue do Harry Potter. Mamy wszystkie lokacje, które Wam wcześniej wymieniłam na planszy. Mamy także obecne takie gwiazdki. Jeśli na nich staniemy, to dociągamy kartę pomocy, która jeśli nie zostanie nam odebrana przez mroczny znak, to jest z nami do końca rozgrywki. Jak widzicie, mamy też tutaj takie wycięte otwory. I tutaj mamy kominki. To są kominki, te duże otwory. A to są drzwi do lokacji. Jak widzicie, każda z lokacji ma tego typu drzwi. Mamy także takie otwory. Tutaj będzie nam się pojawiać mroczny znak. Ewentualnie czarne pole, które nic nie znaczy. Jednak zanim rozpoczniemy grę, to musimy na tych polach wszystkich ustawić początek, a raczej poczak, ponieważ no niestety napis się cały tutaj nie zmieścił, jest źle nadrukowany. Także to robimy na początek. I jak widzicie, tutaj nam będą przeskakiwać pola, czasami będą one zamknięte, czyli będą wtedy na czerwono. Jeśli tak będzie, a my będziemy mieć kartę pomocy Archeomora, to będziemy mogli przez nie przejść. Natomiast jeśli Archeomory nie mamy, to nie mamy niestety możliwości wejścia do gospody pod świńskim łbem z tego miejsca, ponieważ tutaj mamy jeszcze drugie wejście. Kominki, jak widzicie, mogą być aktywne lub nieaktywne. To jest nieaktywny kominek, a to jest kominek aktywny. I przez te kominki będziemy mogli się teleportować, używając proszków Fiu. I aby się teleportować, musimy oddać na stos jeden proszek Fiu za teleportację, także to jest bardzo niewiele. Tak wygląda już przygotowana do rozgrywki gra. Jak widzicie, wszystkie kominki na początku gry mamy otwarte. Niektóre przejścia natomiast do niektórych lokacji mamy pozamykane, także nie będziemy mogli wejść, chyba że mamy właśnie zaklęcie Archeomora. Wszystkie pionki postaci kładziemy na planszy w miejsca, które odpowiadają ich kolorom. I teraz pierwszy z graczy, który ma urodziny najbliżej, bierze dwie kostki, rzuca je i niech będzie, że to będzie Ron. Pierwsze co robi, to zmienia to koło, kręcimy w prawą stronę to koło, kręcimy o jeden obrót i jak widzicie, w tym momencie nic się nie dzieje. Po prostu kostka nam wyznacza lokację, którą musimy zakręcić kołem. I teraz gracz bierze sobie swoją karteczkę najczęściej i zagląda, w które miejsce powinien się udać. Na pewno odpada gospoda w wypadku Rona i Ministerstwo Magii, gdzie ono jest? Tutaj. Także te dwa miejsca nie musi odwiedzać, ponieważ wie, że tam się nic nie wydarzyło, ma je już wykreślone. Najbliżej ma do Hogwartu, więc chyba tak zrobi. Więc mamy raz i dwa. Nie musimy wszystkie te oczka wykorzystać. Możemy na przykład wykorzystać jeden ruch, gdy mamy trzy ruchy dostępne. To jest dowolne. Natomiast nie wolno nam przekraczać oczywiście liczby, która nam wypadła na kostce. Więc ten gracz mógłby tutaj wejść, bo tutaj mamy drzwi. W tym momencie rzuca tak zwaną sugestię. I to wygląda w taki sposób, że wchodzimy w daną lokację i mówimy: myślę, że zrobił to Lucius Malfoy. Najczęściej sobie zaznaczamy, że zrobił to Lucius Malfoy z zaklętą miotłą. I zrobił to w Hogwarcie. I teraz, jeśli któryś z graczy ma rzeczywiście Luciusza Malfoya, na przykład Hermiona by go miała, to nie mówi, tylko przekazuje taką kartę do gracza, który rzuca sugestie. Gracz patrzy na nią, oddaje i oczywiście wykreśla sobie już Luciusza Malfoya. Pozostali gracze robią to samo. Jeśli mają daną kartę, to po prostu przekazują ją bez mówienia o tym, jaką kartę posiadają. I gracz sobie wykreśla. Jeśli pozostali gracze nie mają żadnych z tych kart, to już można sobie zaznaczyć, że coś tutaj jest grane, że być może Lucius Malfoy brał w tym udział, być może był to zatruty miot i być może był to Hogwart. W następnej turze Ron mógłby rzucić kostką i zignorować ją całkowicie, zapłacić jeden proszek Fiu i przemieścić się na przykład do magicznych dowcipów Wesleyów. Te proszki Fiu są bardzo ważne, ponieważ one nam bardzo przyspieszają rozgrywkę. I tak gra się toczy do momentu, aż któryś z graczy nie będzie chciał już rzucić oskarżenia. Jeśli chodzi o rzucanie oskarżenia, to tutaj musimy się przede wszystkim przemieścić do nory. I wtedy już mówimy, że oskarżam Petera Pettigrew, zrobił to zatrutym miodem i było to na przykład w banku Gringota. I oczywiście wtedy zagląda sobie. Jeśli zgadł dobrze te trzy lokacje, te trzy karty, to oczywiście wygrywa. Jeśli nie, to odkłada karty z powrotem. I jeśli jeszcze są jacyś gracze w grze, to oczywiście oni grają dalej, a ta osoba odpada. I tak gramy do momentu, aż ktoś po prostu nie odgadnie te trzy postacie i nie wygra gry. Także tak wygląda cała rozgrywka. To, co Wam jeszcze nie wspomniałam, to to, że do gry dołączono nam takie żetony. Żetony postaci i żetony przedmiotu.
Jeśli mamy problem z zapamiętaniem, kogo oskarżamy, to możemy rzucić taki przedmiot i taką postać. I wtedy mówimy, że zrobiła to Beatrice, no, użyła zatrutej miotły i zrobiła to w Grimmont Place 12. Czyli ja z tych żetonów kompletnie nie korzystałam w trakcie gry i nam one były zupełnie zbędne, bo każdy pamiętał, kogo oskarżał, jaki przedmiot według niego brał w tym udział, także to jest zupełnie zbędne. I w taki sposób wygląda rozgrywka. Tym kołem sobie kręcimy, jeśli wylosujemy mroczny znak, dobierzemy kartę, czytamy, co się w niej dzieje. Na ogół tracimy na przykład 3 proszki fiu i w którymś momencie zawsze jeden z graczy albo wszyscy nie mamy już po prostu proszków fiu. Rzadko się zdarza tak, że któraś z tych kart zabiera nam kartę pomocy. To jest według mnie spora wada, ale o tym Wam za chwilkę powiem w podsumowaniu tej całej gry. Zacznę może od wykonania. Ja tutaj mam spory problem, bo z jednej strony podobają mi się te karty. Podoba mi się pomysł na rozgrywkę, podoba mi się ta kostka jest całkiem ładna. Niestety plansza mi się zupełnie nie podoba. Nie wiem, czy Wam się ona podoba, ale dla mnie wygląda strasznie nieczytelnie. Tutaj te wejścia są praktycznie niewidoczne. Jeśli gramy za pierwszym razem, to trzeba tłumaczyć graczom, tak, tutaj jest wejście, z tej strony też możesz wejść, nie tylko z tej strony. Sama plansza mi się zupełnie nie podoba. Ja widziałam, słuchajcie, inną wersję, nie wiem czy angielską, czy amerykańską, gdzie plansza to była mapa Hunsfotów i ona wyglądała przecudnie. Wszystko było czytelne, no ona nie była kolorowa, to jest fakt, ale ona wyglądała o wiele czytelniej. Tam nie było problemu z rozpoznaniem, gdzie jest wejście do danej lokacji. Więc to był po prostu genialny pomysł. Nie wiem dlaczego w polskiej edycji musiano się zdecydować na kolorową mapę. Czy to ze względu na to, że gra jest skierowana raczej do młodszych odbiorców? Czy no, jaki stał za tym pomysł? Bo mapa Hunsfotu tutaj pasuje perfekcyjnie wręcz. I teraz przejdę od razu do wyglądu tych znaczników. Co to ma być? Co to ma być? Niech mi ktoś wyjaśni. Dlaczego znaczniki nie mogły być figurkami po prostu miniaturowymi postaciami, które występują w grze? Tylko mamy taki badziewny znacznik. Co on w ogóle, jak on się wpisuje w rozgrywkę? Czy to ma nam sugerować, że postacie chodzą cały czas w perynkach, niewidkach, dlatego ten znacznik jest przeźroczysty? Wadą tego jest to, że ponieważ mamy kolorową planszę i te znaczniki mamy kolorowe i one są w dodatku przeźroczyste, to nie wiemy, gdzie one się znajdują. To strasznie drażni, że co chwilę musimy szukać naszych pionków, bo ich nie dostrzegamy. Szczególnie gdy gramy na 6 osób, wtedy po prostu tych pionków jest masa i szukamy się na całej planszy. Sam proszek fiu też mógłby wyglądać lepiej. No bo co to ma być? No nie wiem, no niby jest zielony, ale no tak średnio mi się podoba jego wygląd. Sam pomysł z nadrukowaniem tych kół, no jest w porządku. Szkoda tylko, że te napisy się nie mieszczą. Naprawdę tak ciężko było to dopasować do polskiej wersji, więc ktoś tutaj się naprawdę nie postarał i powinien zostać trafiony jakimś mocnym zaklęciem, żeby pamiętał, że takiej kaszany się nie powinno robić. Jeśli chodzi o karty postaci, to tutaj się nie mogę przyczepić, one są w miarę ładnie wykonane, tylko że kompletnie nic nie zmieniają w rozgrywce. Niestety. No, jest to dość dołujące, ponieważ według mnie, skoro już mamy na przykład Zgretka, to czy on nie mógłby po prostu dostarczać nam jeszcze proszku fiu? Serio, ten proszek kończy nam się po jakichś 10 minutach w grze na ogół. No jeśli ktoś ma super szczęście, no to jeden proszek fiu zostanie mu do końca gry i to jest wszystko. Później korzystanie z mocnej talii po prostu nie ma sensu. Naprawdę nie ma sensu, bo ona nam nic nie odbiera, bo ona w większości odbiera nam tylko proszek fiu. Dlaczego zatem postacie tutaj dostępne, karty pomocy, nie dostarczają nam tego proszku fiu, zaklęcia? Przecież mamy tutaj zaklęcie na przykład Expelliarmus. Czy nie można by było nadrukować, że Expelliarmus zabiera z naszego dementora jakiegoś, którego spotykamy w trakcie gry? No, 3 proszki fiu, 4 proszki fiu? Nie. Nie ma tego w grze. Po prostu ci sojusznicy są i tyle. Jasne, w niektórych kartach nam one pomagają, ale no trzeba mieć też szczęście, żeby dopasować dany przedmiot. A często jest tak, że mamy na przykład miotłę. No i co z tego, że mamy miotłę? Jak tutaj mamy taką kartę, która nam odbiera 3 proszki fiu, chyba że mamy Zgretka albo Gryfka. Nie mamy, mamy miotłę. Nic się z tym nie wiąże po prostu. Nie dostajemy proszka fiu dzięki temu, że mamy miotłę. No nie, no po prostu odbiera nam ta karta 3 proszki fiu i jesteśmy już ugotowani. I oczywiście bez proszka fiu też się da grać w tę grę. To nie jest tak, że jest to niezbędny element do rozgrywki, ale później po prostu nam się skończy proszek fiu, to te karty nie mają żadnej mocy.
Zaraz Wam zresztą pokażę, ile jest kart, które zabierają proszę Hue, a ile jest kart, które zabierają nam przedmioty bądź sojuszników, żeby nie być gołosłowną. Proszę Hue, proszę Hue, proszę Hue. Proszę Hue, o, tu jest jedna karta. Tu jest druga karta, tu jest trzecia karta. Proszę Hue, proszę Hue. Proszę Hue, aż cztery, no proszę. Proszę Hue, proszę Hue. Proszę Hue, proszę Hue, proszę Hue. No już się proszę Hue. No tak, tutaj mamy... O, mamy tylko tyle kart. O, to są karty, które nam zabierają proszę Hue. A to są trzy karty, które nam zabierają postacie. Super, po prostu super. Problem w tym, że jeśli ktoś ma pecha, to zdobędzie wszystkie karty pomocy, tylko nie te, które są potrzebne, aby po prostu jakoś się bronić przed tymi mrocznymi mocami. A niektóre karty z tych mrocznych kart zabierają nam na przykład cztery proszki Hue. Kolejnym minusem też jest to, że nie mamy tutaj żadnych takich zasłonek. Więc ja sobie po prostu naszykowałam takie zwykłe kartki. I nimi sobie i w taki sposób sobie odgradzam swoją kartę od innych. Także jest mi przykro i smutno, że w taki sposób potraktowano Harry'ego, bo tu wiele rzeczy też wyszło. Podobają mi się te karty, one są ładnie wykonane. Te karty też są ładnie wykonane. Co do tych kart, no nie można się przyczepić, one też w miarę fajnie wykonane. Ten mroczny znak bardzo fajnie wygląda, tutaj też to wygląda ok. No tylko co z tego? No co z tego? To wszystko w tym filmie, ja się z Wami żegnam, nie chcę się już pastwić nad tą grą, bo jest mi po prostu bardzo przykro. Im dłużej o niej mówię, im dłużej o niej myślę, tym bardziej jest mi przykro. Nie mogę Wam niestety polecić tej gry. Jeśli natomiast gdzieś ją zauważycie w jakiejś wypożyczalni gier planszowych, to ją wypożyczcie i sami ją wypróbujcie. Także żegnam się z Wami, Lumus!